Można powiedzieć, że cały mecz atakowaliśmy, a dawno nie grałem tego meczu, żeby sobie dać. Sami strzeliśmy, można powiedzieć, te 4 bramki, tak? Bo strzelamy bramki po ładnych akcjach, a tracimy, no, bardzo słabe te bramki. Nie da się punktować, tak? Jeśli dajemy przeciwnikowi, gdzie no nie, podchodzi raz na jakiś czas pod pole karne i nam strzela bramki, tak? I także, no, ciężko coś powiedzieć. No, staraliśmy się na pewno, walczyliśmy do końca, no ale co rusz nas jakaś kuriozalna bramka podcinała skrzydła. Łapaliśmy znowu kontakt i znowu bramka. Także ciężko cokolwiek powiedzieć. No tak, no, to kuriozum w obronie i tyle powiem, bo no nie możemy tak tracić bramki, tyle, no, można wszystko rysować, rozrysować, można gdzieś wszystko strzelać bramki, no, ale nie mamy prawa tracić takich bramek i tyle, no, to jest dla nas na ten moment połowa sukcesu, żeby być szczelnym w obronie, a dzisiaj strasznie nie byliśmy. Tak, tak, no, na pewno myślę, że jeśli patrząc pod kątem tego, że kibice przyszli, mecz był na pewno fajny, tak, bo dużo bramek, ale my musimy punktować. To jest przede wszystkim, tak, to jest dla nas, tak jak powiedziałem przed chwilą, pierwszy klucz do sukcesu, żeby być szczelni w obronie, bo w tym przodzie zawsze będziemy mieć sytuację. Tak jak było to dzisiaj, nawet przeciwnik prowadził i zagęszczał gdzieś te tyły i tak dochodziliśmy do tych sytuacji, także na, przede wszystkim musimy kłaść nacisk na defensywę naszą, jako całego zespołu oczywiście.